Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć o 8 rano dzisiaj w Stardew Valley. Słuchajcie, wiem, że wczoraj nie było odcinka, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast stwierdziłem, że po sobotnim vlogu tą niedzielę zrobię taką troszeczkę bardziej lightową. I Stardew nie było, ale już jestem, już wracam i słuchajcie, dzisiaj będziemy mieli teoretycznie ostatni odcinek, w którym będzie wiosna, ponieważ... Nie wiem jeszcze jak to zrobię, albo zrobię wam dzisiaj 3 dni, chociaż nie wiem. Ewentualnie zrobimy to po prostu w takiej, na takiej zasadzie, że 2 dni dzisiaj, a następny odcinek to będą 2 dni, takie wiecie... chociaż nie, czekajcie, 28 dni ma chyba ta wiosna, nie? Czy 29? Nawet nie wiem, zaraz sobie sprawdzimy. Ale dobra, słuchajcie, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, skomentować, jeżeli chcecie więcej materiałów i zachęcam też do subskrypcji, jeżeli chcecie być zawsze na bieżąco. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Co my mamy? Jutro będzie ładna pogoda i to mnie bardzo, bardzo niepokoi. Myślałem, że będzie padać i będziemy mieli trochę mniej rzeczy do robienia. No właśnie, przyszedł do nas Demetrius. No i teraz ja się bardzo zastanawiam i zastanawiałem właściwie, co wybrać. Słuchajcie, ogólnie sytuacja chodzi o to, że odkrył, że mamy, powiedzmy, nie kopalnię, mamy jaskinię i możemy sobie wybrać. I teraz tak, albo wybierzemy sobie farmę grzybów, albo wybierzemy sobie nietoperze. I teraz tak, jeżeli chodzi o pewien myk, ja tutaj zrobiłem to na moim save'ie live'owym, mianowicie można to zmienić potem w plikach gry i szkoda, że gra na przykład nie daje nam takiej możliwości, bo to moim zdaniem byłoby całkiem fajne, gdybyśmy na przykład, nie wiem, raz do roku mogli sobie to zmienić. Tak na dłuższą metę przyznam wam się szczerze, że grzyby niekoniecznie, dlatego że grzyby to możemy sobie iść do kopalni i bez większego problemu sobie je pozbierać, a jeżeli chodzi o nietoperze, no to one są już nam troszeczkę bardziej potrzebne, bo co jakiś czas dają nam różne randomowe rzeczy i dzięki temu będziemy w stanie bardzo szybko skończyć Community Center, ewentualnie nawet skończyć go w tym roku, także ja wybieram nietoperze, a grzyby, naprawdę, słuchajcie, to są przeróżne grzyby, które można znaleźć normalnie w otoczeniu, więc tutaj się nie będziemy po prostu jakoś zbytnio bawić, także to sobie zostawimy. I teraz tak, kurczę, zastanawiam się, bo słuchajcie, właściwie wszystko nam wyrosło. Kurczę, nie pamiętam, czy my zbieraliśmy te truskawki już drugi raz. Wydaje mi się chyba, że nie. Dobra, podlejemy sobie to wszystko, już nie będę wam tutaj przyspieszał, bo to jest dosłownie chwila, moment i tak tego dużo nie ma. Myślę, że nawet fasolka to i tak nam nie zdąży wyrosnąć, więc nawet nie wiem, po co ją tutaj podlewam. Natomiast no to już są nasze ostatnie zbiory, tutaj już nic więcej nie będziemy w stanie zebrać, nic nie będziemy w stanie więcej ogarnąć, także sprzedajemy sobie ziemniaki, sprzedajemy... Oj, chyba źle zrobiłem. No i nie chyba... Nie, dobra, słuchajcie, właściwie to mamy trochę tego, ja sobie tego troszkę zostawiłem, więc właściwie możemy to wszystko sprzedać w cholerę. No ten groszek to jeszcze sprawdzę. Nie no, mamy 10, to powinno nam bez problemu wystarczyć. Także plony sprzedajemy w 100% i jest ok. Teraz tak. Jutro... pójdziemy jeszcze do miasta, zobaczymy sobie jak tutaj wygląda sprawa, jeżeli chodzi o... A, masz kod, wleję ci wodę. A, co? Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała sytuacja, kurczę, z latem. Wiecie, tutaj tak na dobrą sprawę, największy minus jest tego, że nigdy nie wiemy, jaka będzie pogoda, oprócz sytuacji, w których mamy totemy. Wtedy możemy sobie ustawić taki totem i tam na drugi dzień, czy tam powinno teoretycznie popadać, ale zważywszy, że zbliża się lato, będziemy mieć też jeden dodatkowy bonus, mianowicie gorące źródła, spa, jak zwał, tak zwał. To nam się bardzo przyda i tutaj plus jest po prostu taki, że możemy niecałą godzinę w grze ogarnąć sobie poziom energii do maksimum. To jest bardzo fajne, przyjemne i się oczywiście przydaje. Poczekajcie, wiecie co, zazwyczaj, że już tutaj jestem, a dzisiaj tak tej energii za dużo chyba raczej nie zużyjemy. Ja będę ścinać drzewa oczywiście po nawozy, no to niestety słuchajcie, ale jest nam cholernie potrzebne. Jeszcze jedną rzecz chciałbym sprawdzić, nie to, fish tank, crafts room, tu spring chyba mamy zrobione, tu mamy summer, tu mamy fall, a tu jest chyba construction, tak. Pantry, słuchajcie, mamy zrobione, więc to jest na duży, duży plus. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten quality crops bundle,
wydaje mi się, że uda nam się go zrobić w lato, dlatego że tu wymagane są tylko trzy rzeczy, a ja i tak korn posadzę, czyli kukurydzę, ponieważ kukurydza rośnie przez dwa sezony, lato i jesień. Więc ona będzie miała takie specjalne, wyznaczone do tego miejsce. Ogólnie rzecz biorąc, z tego co ostatnio się na live dowiedziałem, że jeżeli mamy pole, chociaż nie wiem, czy może to działa tylko w szklarni, że nawóz działa tylko miesiąc, znaczy miesiąc, jedną porę roku. Więc nie wiem, jak się zachowa ta kukurydza, więc no wiecie, może być ciekawie, bo chciałbym, żeby oczywiście, wiecie, no zważywszy, że jej posadzimy, myślę, że dużo, ale i tak nie wiem jeszcze jak konkretnie. Tak wiem, masło maślane, ale ja się cały czas zastanawiam, jak tutaj to ogarnąć. W ogóle będę musiał najprawdopodobniej przeliczyć, ile mi zostanie kasy, jak to najlepiej wydać i tak dalej, bo to jest ważne i istotne. Wiecie, no tak jak mówię, ja bym chciał do końca tego pierwszego roku mieć zrobione community center, mieć masę pieniędzy, żeby zarobić na Iridium Sprinklery, które też mam nadzieję uda mi się odblokować jak najszybciej, żeby wiecie, było pięknie, ładnie te ceglance. Czy ktoś dzisiaj ma w ogóle urodziny? A, dzisiaj Pier ma urodziny, czekajcie. Pier. Daffodil, co on tam lubi? Właściwie to Daffodila tylko możemy mu dać, z tego co tutaj widzę. Chociaż nie, możemy mu dać ziemniaka, kalafiora albo fasolkę, ale myślę, że damy mu to, co jest najmniej. Emily, tu będziemy musieli wybrać się do kopalni, chyba że mam któryś z tych akwamarynów, topazów i tak dalej, ale tego jeszcze na 100% pewny nie jestem. Misji nie ma, mamy w ogóle misję z Red Mushroomem dla Williego. Ojojoj, to może być ciężkie do ogarnięcia, ale spróbujemy, chociaż w sumie moglibyśmy pójść do tej kopalni. Słuchajcie, i tak źle, i tak niedobrze, ale tutaj, wiecie, tak jak już wspominałem wam nieraz, ten pierwszy miesiąc w Stardew, znaczy pierwsza pora roku, no one są trudne, to jest naprawdę trudne, bo tutaj trzeba tak to wszystko ograć, żeby na lato, jesień mieć naprawdę spokój. Ogólnie rzecz biorąc, zimą będzie bardzo fajnie, ja teraz mam zimę na serwie live'owym i właśnie, chociaż powiem wam szczerze, że ta zima to też tak niekoniecznie do nagrywki, kurczę, bo tam się właściwie zbyt dużo nie dzieje. Co prawda można sadzić rośliny jak to się nazywa? Zimowe, tylko też teraz trochę głupio, bo trzeba je podlewać, żeby było śmieszniej. No ale to mało ważne i istotne. Dobra, słuchajcie, pójdziemy sobie jeszcze, ogarniemy... no właśnie, ale to też niekoniecznie, kurde. Czekajcie, pierw pójdziemy na farmę, weźmiemy sobie dla Piera, bo to jest ten od sklepu, weźmiemy sobie dla niego najprawdopodobniej ten Daffodil. No bo tutaj mówię wam, no lepiej jest mu dać coś tańszego, aniżeli co przyniesie ten sam efekt, aniżeli wiecie, jakiegoś ziemniaka czy coś, bo to... O, proszę, dzień dobry, mamy Daffodil. Dobra, to możemy iść mu od razu dać, natomiast w tamtą drugą stronę farmy, znaczy mapy, tam w okolice czarodzieja, to pójdziemy sobie później. A dzisiaj, no, niestety czy niestety, jestem zmuszony zahaczyć o kopalnię, żebyśmy, może nam się uda jakimś magicznym sposobem zdobyć grzyba czerwonego. Będzie fajnie, bo on jest 400 coś wart, więc... wróć, nie, 200... 225. Także to możemy sobie jakoś ogarnąć. To jest Pier, tak, to jest Pier. No to Pier, proszę bardzo, Daffodil dla ciebie. Tak, wiem, masz urodziny, wybacz, że nie dałem ci prezentu, który lubisz, ale niestety nie mam go po prostu. Ile podskoczyło? Podskoczyły nam z nim dwa serca i wydaje mi się, że chyba zawsze tak jest, że jak się pamięta czyjś o urodzinach w tym, to chyba zawsze podskakują te dwa serducha. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także wiecie, najlepiej jest to po prostu ogarniać tak, że jak są urodziny, to zawsze dać, nawet jeżeli nie macie czegoś, to po prostu dać to, co dana osoba lubi. Nie takie coś, że nie lubi albo coś, tylko to, co lubi. Wszystko macie oczywiście na wiki gry do ogarnięcia, także tam możecie sobie posprawdzać oczywiście. I pamiętajcie, jeszcze raz powtórzę, ja się na wszystkim w tej grze nie znam. Czasami pieprzę takie głupoty, bo to jest Stardew, to jest gra, gdzie nie wymaga ode mnie dużo myślenia, a jak coś nie wymaga ode mnie dużo myślenia, to bywa różnie. No, dobra, słuchajcie, proszę, goda nam już wypadła, nice. No dobra, słuchajcie, no dzisiaj niestety, no musimy zwiedzić tą kopalnię, no zrobimy tyle, ile zrobimy. Ja spróbuję tutaj też jak najniżej zejść,
Nie pamiętam teraz dokładnie, na którym poziomie ewentualnie nam się grzybki pokazywały. Kurde, mamy te robaki głupie. O, mamy poziom zejścia na dół. Mamy poziom zejścia na dół. Znowu masło maślane. Dobra, mamy kwarc, mamy cooper. Cooper to sobie oczywiście wykopiemy. Szkoda, że nie mam żadnej bomby, chociaż w sumie nawet nie wiem, bo... Nie wiem czasem, czy nie zostawiłem czegoś tam w skrzyneczkach. Mam nadzieję, że mi się to gówno zaraz nie... Czekajcie, trzeba to szybko ubić, żeby... Ach! W ostatniej chwili, bo jak widzieliście, już się robił niebieski. One jak się robią niebieskie, to jest moment, w którym zaczynają się przepoczwarzać w te latające muszki, które są jeszcze bardziej upierdliwe niż wszystko inne w tej grze. Także tutaj trzeba ostrożnie. Dobra, niestety nie mamy żadnego grzyba. Ta energia też mi tak szybko spada. Wiecie, jak jestem już przyzwyczajony tam do kilku więcej star dropów, bodajże chyba 3 czy 4 star dropy mam na tamtym save'ie, to uwierzcie mi, że naprawdę taka niska ilość energii to jest po prostu jakiś dramat. Dobra. Dajcie mi czerwonego grzyba. Cip, cip, taś, taś. Chyba mi nie dadzą. Chyba mi nie dadzą. Chyba mnie nie lubi gra dzisiaj. Byłoby miło, kurczę. Chociaż te grzyby to chyba na jeszcze tam jakichś niższych piętrach. O, czekajcie, mamy tą beczkę. O nie! Sio! Idź w cholerę, kurde. Nie wiem, słuchajcie, naprawdę nie wiem, co to jest za zwierzę. Właściwie owad. Wydaje mi się, że to jest chyba jakiś komar albo jakieś inne gówno. No ale niestety jest to tak upierdliwe. Dobra, tutaj nic nie mamy. No tak, i oczywiście pewnie przekopię wszystko w poszukiwaniu tych... przejścia niżej. Ogólnie nie wiem, czy zwróciliście uwagę i to też nie wiem, czy wam mówiłem. Te takie kamyczki, które są mięśniejsze, je trzeba skupywać dwa razy, natomiast całą pozostałą resztę tylko raz. I te brązowe chyba mają jakąś większą szansę na to, że dropnie nam Cooper. Z tego, co się tam orientuje. Dobra, tam jest jakiś robot, to nie będziemy się o tym zabawiać. Tutaj, właściwie to można im, słuchajcie, to możemy ignorować. Te latające możemy ignorować, bo one naprawdę nic nie robią. No chyba, że na nie wpadnie, ktoś wpadnie, no to wtedy faktycznie mogą ciutkę utrudnić życie. Chociaż to też tam jest do tych questów naszych w gildii podróżników. No i też tam dają te bagmity, żebyśmy mogli sobie je przerobić oczywiście na to, do wędki. W sumie znowu odwaliłem. Nie wziąłem nic, co mógłbym ewentualnie zjeść. Kurczę, głupio trochę. 6 węgla, nice. Nice, nice, nice. Węgiel się oczywiście też przyda. Słuchajcie, mamy 18 poziom. Gdyby udało nam się zejść te dwa poziomy, byłoby fajnie. W ogóle fajnie byłoby, jakbyśmy tak chociażby o te 5 leveli w każdym odcinku przeszli. To byłoby naprawdę, naprawdę fajnie, ale to jest raczej... mało, prawda? O, jest zejście. No dobra, mamy 19. No i słuchajcie, ten 19 poziom... Ja teraz nie pamiętam, jak to dokładnie było, ale chyba co 20 poziom minus 1, czyli 19, 39, to są poziomy z takim... No nie wiem, czy to mogę tak nazwać, ala labiryntem, w którym musimy dotrzeć do środka i tam powinny skrywać się różne fajne rzeczy, ale no niestety też nie zawsze. Często gęsto jest tak, że możemy tam zdobyć... O nie, no i to jest klątwa, kurde, robactwa. Przecież wiecie co, w sumie z tamtego tego wypadły nam ten, wypadły nam algi, ja sobie chyba, wiecie co, w szamie. Ogólnie można też blokować i oni wtedy też obrywają, ale nie jakoś... O Jezus, kochany! No to badziewia tu przylazło, sio w cholerę! No patrzcie, no! Się oblazły. Sio! Kurczę, no długo będzie ta klątwa trwała. Właściwie, wiecie, ja to tak nazywam... O, już się skończyła. Wiecie, no ja to tak nazywam klątwą, nie wiem, czy to jest tak... O, patrzcie, w końcu... Widzę, że gra mi wyliczyła ich życie. Ogólnie to my musimy... Znaczy, słuchajcie, wbijemy ten sobie ten 20 poziom i będziemy na pewno wracać, bo musimy sobie jeszcze przejść oczywiście tam, w dół mapy, nad jeziorko. O nie, nie przejdę. Musimy zniszczyć ten duży kamień. No niestety te duże kamienie...
troszkę od nas wymagają, ale dają nam dużo, dużo też tego, także to nie jest tak, że one są... Chyba... O, dobra, nie odwaliłem, już myślałem, bo... Wiem, że są rzeczy, które są trujące i na to też trzeba zwracać uwagę, żeby wiecie, coś tam was nie... O, mamy przejście i to mi się podoba, bo teraz już wiemy mniej więcej, gdzie wrócić. Mam wielką nadzieję, że wystarczy... Mamy 14 energii. Dobra, tego kamienia ruszać nie musimy i doszliśmy do środka. Więc zobaczcie, tutaj mamy takie miejsce, w którym jest właśnie dużo, dużo... O, mamy topaz! Idealnie! Idealnie, cave karoty. Wypadł też ametyst, ale są też, kurde, te głupie, pieprzone, pierdzielone... Muchy. Komary, jak zwał, tak zwał. Sio, dobra. Ogólnie mamy jakieś buty, jeden do defense, ale tu mamy jeden defense, jeden immunity, więc to sobie zostawimy. No i teraz muszę coś wywalić. Wywalę oczywiście gazetę, zbieramy ametyst i mamy właściwie dwa prezenty w sumie dla Emily. Ona miała chyba Emily, ta niebieskich włosach, to była chyba Emily. Tak, Emily. To jest siostra Hali w ogóle. Więc słuchajcie, jeżeli o to chodzi, nie jest źle. Nie jest źle. Poszło nam dzisiaj fajnie z tą kopalnią. O, i mamy skrzyneczkę, a w skrzyneczce mamy lepszy miecz, który ma na 4,8 damage'a, 2 speed'a, a nasz ma 2,5, 4,8, więc nasz jest jak najbardziej lepszy, ale oczywiście muszę coś wywalić. I w tym wypadku myślę, że najlepszym wywaleniem będzie po prostu fiber, bo to nam totalnie nic nie da. Dodatkowo na tym poziomie możemy w ogóle wyłowić, słuchajcie, Tom. Możemy wyłowić rybę, która jest nam potrzebna do Community Center i zaraz wam powiem, jak ona się zwie, bo nawet chyba pamiętam. To jest specjalist i to jest bodajże Ghostfish. Tamta reszta, ta druga Sandfish to jest na pustyni. Wood ten to jest w tym, no, w zakazanym lesie. Natomiast ta pierwsza Pufferfish to jest bodajże chyba w lecie do wyłowienia w oceanie. No i tak, jest 10.20, energii mam bardzo mało, no i jest dupa, powiem wam szczerze. Serio jest dupa. Serio jest dupa, ale widzę, że ten 20, czyli jednak będzie następny odcinek, to będzie przełom wiosny i lata. Dobra, kwarc sprzedajemy, bo mi się totalnie nie przyda. Te wszystkie topazy, ametysty sobie może zostawimy na wszelki wypadek. Natomiast całą resztę musimy sobie tutaj upchać w skrzynce. Geody to drewno, cave karoty to do tamtej skrzynki, topaz, ametyst. I tu już nie mamy niestety miejsca, także to co wrzucę, to wrzucę, to czego nie wrzucę, to nie wrzucę. Możemy właściwie, mamy w sumie piecyka, to sobie wiecie co, zarzucimy tutaj od razu Cooper, niech nam się jedna sztabeczka przerobi. To sobie wrzućmy tutaj, no i że tam nie ma miejsca... A, mieliśmy jeszcze Ancient Seed'a do Guntera zanieść. Dobra, ale z tym sobie poczekamy w sumie do lata. Teraz tak, ten miecz zostawiamy, w ten miecz się wyposażamy, to sobie na razie zostawimy tutaj w skrzynce. Myślę, że jutro pójdziemy sobie do tego, do gildii tych, no, wiecie kogo, podróżników i tam sobie to ogarniemy. A, no i... Będziemy musieli też, słuchajcie, w lato wybudować już silos, to jest... Nie, dobra, słuchajcie, ja nie będę szedł, bo zaraz będzie 12.01, raczej się nie zdążę. Nie, dobra, wracamy. Mam nadzieję, że mi nikt nie znikną te rzeczy, które ewentualnie tam się ogarnęły. W ogóle będzie jutro jest sobota, teoretycznie powinna być cyganeczka, zaraz pójdziemy sobie do niej, zobaczymy, bo z tego co pamiętam, cyganka jest chyba tylko w piątki, w sobotę i w niedzielę, jak mi też ktoś tam pisał. No dobrze, o proszę, drugi level combat, mamy 5% więcej życia i dodatkowo możemy sobie ogarnąć life elixir. No i słuchajcie, zarobiliśmy no 2300 chyba. 2300, więc to jest całkiem spoko. No i zostanie nam jeszcze ten ostatni dzień, sprawdźmy jak duchy. O, dzisiaj są w dobrym humorze, a jutro będzie słonecznie, czyli widzę wiosna kończy się słońcem. O, wyrósł nam ten ostatni ziemniak. No i podleję jeszcze to, no w sumie, wiecie, jutro jest ostatni dzień, także, o właśnie. I tu jest plusik, słuchajcie, dzisiaj zaniesiemy konewkę, bo właściwie to i tak nam już nie wyrośnie. Dokładnie,
teraz dopiero zajarzyłem. To nawet i tak już nie wyrośnie, bo później jak się zmieni pora roku, to i tak nie będziemy mieli, wiecie czego, i tak nie będziemy mieli już możliwości tego zebrania, więc wezmę sobie 5 sztabek, bo z tego co pamiętam 5 sztabek było do tego potrzebnych. Co mamy dzisiaj w liście? Pokonką all the start of all the treatment, congratulations, we are impressed with your quick progress. Tutaj w ogóle jakiś Stardew Valley Tribune, to jest chyba jakaś taka gazeta lokalna, nie jestem w 100% pewny, ale tutaj właśnie nam mówią up and coming, bla bla bla, że mamy szybkie postępy i że chcą o nas napisać, super, nie? Więc jest okej. Okay. I słuchajcie, ja myślę, że dzisiaj też wybierzemy się do kopalni, bo to kurczę, więcej to tutaj, o zaraz, właśnie, jeszcze netoperki wam pokażę, bo już powinny działać. O ile się nie mylę, powinny już działać. Działają czy nie działają? Działają. Tak, jak widzicie, tutaj mamy pokazane i one co jakiś czas będą tam nam coś przynosić, jakieś pierdoły, więc tutaj nie musimy się o nic już martwić. I idziemy na góry. Także dzisiaj myślę, że też chyba kurczę tą kopalnię zwiedzimy, chociaż czekajcie, jeszcze wiecie co, sprawdzę sobie fisze. Kocie, wiem, że jesteś w grze, ale po biurku to mi akurat nie musisz chodzić. Dobra, Tiger Trouta i tak nie wyłowimy, bo to jest z tego co pamiętam ryba letnia. Mamy wyłowionego ila, więc jest dobrze. To są scrap potów, więc o to się na razie nie musimy martwić. Lake Fish Bundle. Kurczę, Stargellon to jest chyba lato... A czekajcie, właściwie to my idziemy nad to jeziorko, więc mógłbym w sumie troszeczkę połowić. Zobaczymy, może połowimy tak z 2 godzinki. Zobaczymy, może uda nam się jakąś fajną rybkę złowić. Aczkolwiek tutaj mam mieszane uczucia, bo ja z reguły mam takiego pecha do tych ryb, że wiecie, to bywa różnie. Dobra, Linus. A, nie wziąłem ze sobą ametysta, ewentualnie topazu dla Emily, ale to swoją drogą. Dobra, słuchajcie, zrobimy może to jeszcze inaczej. Pójdziemy, pierw ogarniemy dół, później tutaj wrócimy, połowimy ze 2 godzinki, jeżeli nam się nie uda połowić jakichś fajnych rybek, to po prostu pójdziemy sobie jeszcze do kopalni na koniec odcinka. I tak chyba będzie najlepiej. Swoją drogą, pochwalcie się, co jedzie na śniadanie, hehehe, w komentarzach. Dobra, co my tutaj mamy? Czy nam coś tutaj wyrosło? Słuchajcie, no tak na dobrą sprawę zostały nam 2 dni, tak? Dzisiaj, jutro, więc musimy tutaj dokładnie wszystko przejrzeć, żeby żadna roślina nam nie umknęła. No tak, grzyba nie znaleźliśmy, więc tutaj nie za bardzo. Smallmouth Bass, Elliot chce. To i tak będziemy mogli połowić. Smallmouth Bassy łowimy w rzece, więc tutaj akurat dużego problemu nie będzie. O, proszę, dafodil. Wyrósł w mieście, ale to jeszcze zaraz. Pierw wyłowimy Smallmouth Bassa i spróbujemy dać go od razu Elliotowi, żeby mieć już misję zaliczoną. No, dawaj ryby. Mamy przydęte. Powiedzcie mi, że to będzie Smallmouth Bass, ale tak od razu, że to będzie on i nie będę musiał pierdyliard razy łowić. Jest! Smallmouth Bass, nice! To idziemy dać Elliotowi, który pewnie jest na plaży, a przynajmniej tak mi się wydaje, że jest, bo on z reguły tutaj siedzi. O! Nie ma go jeszcze. Jeszcze dziada nie ma. On już teoretycznie powinien z chałupy wyjść. Poczekamy do 10. Ha, cwaniaczek. Dobra, to z Elliotem sobie poczekamy. I tak możemy mu to oddać dzisiaj albo jutro. Na razie się przejdziemy jeszcze chwileczkę po mieście. Poszperamy tutaj te kosze. Potem... A, jeszcze nie poszedłem do tamtych koszy. Kurde, lipa. No trudno. Dobra. I teraz tak, idziemy pierw dołem, później zahaczymy sobie, słuchajcie, o farmę jeszcze i ogarniemy sobie ten klejnocik, tylko zobaczę, co jest droższe, czy topaz, czy ametyst i wtedy zadecydujemy, co damy Emily. No i dobra, dokładnie wszystko przejrzeć, w szczególności te tam cebulki, które są, te spring onions. Dobra. Tutaj nic nie ma, więc możemy sobie przejść dołem.
Czy jakieś będą? Są. Nice. Super. Ogólnie miałem zapomniałem, żeby chodzić z kosą. Słuchajcie, to wiem, głupio trochę zabrzmi, że łazicie z kosą po mieście i tak dalej, ale kosa jest chyba takim jednym z lepszych rzeczy, które musimy, powiedzmy, trzymać, jak chcemy robić, bo czasem, jak już nieraz zresztą widzieliście, co zrobiłem, przez przypadek coś tam gdzieś kliknąłem i spadła mi albo energia, albo coś komuś źle dałem, albo coś. Najlepiej właśnie jest trzymać kosę, wtedy z reguły się coś tam, wiecie, nie uda nie przypadkowo kliknąć, o, w ten sposób. Ale widzę, że bieda tutaj trochę. I to taka duża, bym powiedział. Duża bieda, moi drodzy. Nic nam w lesie nie dają. To źle. Zobaczmy, cyganka powinna być... O, nie ma jej! Wiesz, to wydawało mi się, że ona jest w sobotę i niedzielę, ale... Albo w piątki i niedzielę jest? Kurczę, nie pamiętam już, jak ktoś tam mi, pamiętam, pisał na hitboxie, jak ona się dokładnie pojawiała. No nieważne, ja sobie to sprawdzę. Już słuchajcie, tak sobie kminię, jakby tutaj to ogarnąć. Ogólnie też biorąc jutrzejszy odcinek, myślę, że będzie taki troszkę przygotowywawczy do tego. Będziemy musieli, to co prawda mamy tutaj troszeczkę to pole ładnie ogarnięte, ale tu jeszcze będzie trzeba troszeczkę poczyścić, żeby już na tą wiosnę było, znaczy wróć, na lato było wszystko ogarnięte. I teraz tak, topaz jest wart 80, natomiast ametyst jest wart 100, więc oczywiście nie zrobimy nic innego, jak damy po prostu topaz. Czekajcie, bo mamy basic fertilizer. Mamy tego 36. Jeszcze dorobię tutaj z tego. To będzie za mało. 56 to jest stanowczo za mało. Ja tutaj oscylowałem, myślę, że tak w okolicy setki, żebyśmy mieli, więc będziemy musieli też drzewa pościnać. To słuchajcie, to myślę, że tak zrobimy po prostu, że dzisiejszy odcineczek zrobimy sobie jeszcze tam, połowimy 2 godziny, potem pójdziemy do kopalni, a następny odcinek właściwie spędzimy cały dzień na farmie. Ja może zrobimy to ewentualnie tak, że przejdziemy standardową rundkę, zrobimy dookoła, natomiast potem już raczej wrócimy na farmę, będziemy robić porządki i tak dalej, żeby wiecie, to wszystko ładnie sobie poogarniać. Teraz tak, mam moda, który pokazuje mi, gdzie są osoby, a oczywiście tego nie sprawdzam, tylko jak debil idę tam, gdzie one mieszkają, ale widzę, że Emily jest i nawet jest, powiedzmy w cudzysłowie, już dostępna. Proszę cię bardzo, Emily, twój prezent urodzinowy. Nawet nie zwróciłem uwagi, ile ona miała z nami serc, ale ma 3, czyli najprawdopodobniej mieliśmy już 1. Swoją drogą, tam mi ktoś z was pisał, żebyśmy się ogarnęli o Abigail i wiecie co? W sumie to nie głupi pomysł. Zwłaszcza, że zawsze wybierałem tą Hali, to myślę, że pobawimy się troszeczkę z Abigail. Ja będę musiał zobaczyć, co ona tam lubi, nie lubi i tak dalej, i tak dalej. Będziemy jej tam coś dostarczać od czasu do czasu. Dobra, Elliot widzę, że jest na plaży. Mam nadzieję, że będzie na tej plaży. Elliot, paruwo, gdzie ty jesteś? Bo ja mam dla ciebie smallmouth bassa i ja ci go nie mogę dać, bo ciebie kurna nie ma. Halo? Puk, puk. Wojtek do Eliota, nie? No to ziomuś, no jak nie, no to kurde, ci nie dam dzisiaj tej ryby. To jutro, słuchajcie, damy ją jutro, mamy na to jeszcze 1 dzień, więc tutaj nie musimy, już nie będę tutaj wracać, bo szkoda czasu. Dobra, rozglądam się tak jeszcze dokładnie za robaczkami, ale widzę, że tutaj totalnie, ale żadnego nie ma. Właśnie, czekajcie, najważniejsza rzecz, bo przecież ja po to tu zmierzałem, żeby oddać konewkę do kowala. Cooper Watering Can, zapłaciliśmy za to 2 i zabrało nam... Wziąłem równe 5, czy było 7? Już nie zauważyłem nawet. No, ale słuchajcie, koneweczkę będziemy mieli ogarniętą, więc będziemy teraz móc podlewać 3x3. Ewentualnie mógłbym teoretycznie polepszyć jeszcze tą konewkę. O, jest Abigail. Hello. Nie wiem dlaczego, ale te włosy wyglądają jak węże. Jak meduza. Nie wiem, to trochę może damy jej ciastka, co? Chociaż nie. Damy jej daffodil, o. Proszę. You brought me a present, thanks. A ty w ogóle lubisz to? Harvey jest Linus Pirvi. O, i ona tego nie za bardzo. Bo ona jest tylko Caroline, Emily, Evelyn, George, Gus, Halley, Harvey, Jazz, Lech, Linus, Pam, Vincent. Nie za bardzo.
Właściwie to teraz sprawdzam, co na... co tutaj... Szczerze powiedział, że to ona dziwne, ona nie lubi za bardzo rzeczy, widzę, z wiosny. Nie lubi na pewno green beansa, kalafiora, potato, parsnipa. Salmon berry też nie za bardzo, nic nie lubi właściwie z wiosny. Także ja nie wiem, czy troszeczkę sobie napsułem z nią, a może jakieś serducho jedno zrosło. O nie. Chyba nie. Nie, czekajcie. Gdzie ona jest? A nie, wzrosło o jedno, bo nie mieliśmy z nią żadnego. Czyli jednak może nie do końca, ale wiecie, o co chodzi. Natomiast tak wstępnie, słuchajcie, myślę, że albo od przyszłego roku zaczniemy tak, wiecie, naprawdę poważnie im wszystkie rzeczy dawać. I będziemy tylko z nimi po prostu dużo sobie gadać. I to myślę, że tyle, bo tak jak wam mówię, najlepiej jest rozwijać, moim zdaniem, znaczy, może inaczej jeszcze. Jeżeli chodzi o żonę, to dobrze jest to ogarnąć w pierwszym roku. Ale jeżeli chodzi o całą resztę, to można tak do połowy, ewentualnie jak coś tam gdzieś mamy, to po prostu dać te prezenty na urodziny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale nie bawić się jakieś maksowanie i tak dalej, bo po pierwsze to nie służy niczemu, jeżeli chodzi o community center, to tak na dobrą sprawę to nam chyba nic nie da, chociaż bardzo możliwe, że to się też przydaje do receptur dla friendship, ponieważ dla friendship tam są jakieś osoby, którym musimy zrobić jakieś jedzenie. Ale z reguły można sobie to zostawić po prostu na drugi rok i w tym drugim roku myślę, że już bez większych trudności można te 10 serduch z każdym z tych powbijać po prostu. Także tak to mniej więcej tutaj trybi. No i słuchajcie, dzisiaj będzie, widzę, taki odcinek najprawdopodobniej około 40 minut, takie jak zawsze. Znowu się gadam, kurde. Wiecie co, czasami naprawdę, jeżeli chodzi o gry takie jak na przykład, nie wiem, Lego czy coś, tam jest dużo akcji, że można sobie to opowiadać, a tutaj w Stardew to po prostu takie pierdoły można gadać, przez co moje wypowiedzi czasem niektóre ja sobie też zdaję z tego sprawę, bo ostatnio nawet przesłuchałem sobie, co ja tam gadam za głupoty, to mówię, o Boże, jak ktoś to może w ogóle oglądać, to jest straszne, naprawdę to jest straszne. No ale niestety, no co tu mogę w Stardew Valley wam dużo mówić, no nie wiem. O ziemniakach, rodzajach ziemniaków. O, złowiliśmy w ogóle złotego karpia. Będzie na zimę, na Wigilię. Ciekawe, czy udałoby mi się złapać... bo jest jeszcze jedna ryba, którą możemy złapać wiosną. Zresztą w ogóle jutro jest ostatni dzień wiosny. Także ja to dokładnie sprawdzę, co ewentualnie tam możemy pozdobywać jeszcze z wody właśnie w szczególności, bo to jest w sumie ważne do community center. No i postaram się jakoś ten nasz plac, że tak powiem, rozlokować. No, na pewno jutrzejszy odcinek będzie bardzo pracowity pod każdym względem. Czekajcie, uda mi się? Kurde, wiedziałem! To jest najgorsze, co może, słuchajcie, być. To jest naprawdę najgorsze, co może być, czyli ryba, która jest na samym dnie i prezent. Nigdy, serio, nigdy się za to nie bierzcie, dlatego że jak puścicie nawet spławik, to on wam zleci, on się zacznie odbijać. I ta ryba i tak, kurde, dziadostwo ucieknie. O, mamy bullheada. Nie wiem, czy jeszcze tego largemouth bassa się tu nie da złowić, ale nie jestem w 100% pewny. Czyżby mi dwa razy jakby wędka zrobiła? Dziwne, to mi się przynajmniej wydaje. Dobra, mamy karpia wyłowione, dwa kadunki wyłowiliśmy. Myślę, że wyjdziemy z kopalni i tak troszkę wcześniej. To sobie ewentualnie oddamy to do community center i właściwie możemy też tutaj od razu złowić ghostfisha, to też go oddamy i też już będziemy mieli to z głowy. Ghostfishe tutaj chyba same tylko biorą, więc wyłowienie go raczej problematyczne chyba nie będzie. O, może jednak. Chociaż nie, wyłowimy. To nie jest jakaś mega skomplikowana ryba. No i mamy ghostfisha. Ghostfish jest warty 67, więc tak na upartego, jakby tutaj troszeczkę czasu więcej posiedzieć, poogarniać, to można byłoby, wiecie, troszkę hajsiwa sobie zarobić. O, w ogóle widzę, że udało nam się odblokować przejście do kolejnego tego od razu, właściwie z pierwszą rudą. Całkiem spoko. Może nawet uda nam się te 5 poziomów zejść. Chociaż to jest raczej, wiecie... Fart głupiego. Dobra, zerkniemy sobie jeszcze. Tu mamy jeszcze Cooper. No Cooper, musimy go wykopać naprawdę dużo. Ogólnie rzecz biorąc,
Słuchajcie, wraz ze wzrostem... Znaczy, może nie ze wzrostem, ale im dalej jesteśmy w grze, tym tak na dobrą sprawę zauważyłem, że Cooper jest potrzebny. Bardzo jest potrzebny. W szczególności... O nie! Sio! Idź w kol... O nie! No jeszcze klątwa! No ten odcinek jest po prostu przeklęty. Dosłownie jest przeklęty. O! To są moje ulubione areny. Znaczy ulubione lokacje właściwie. Nie musimy bawić się w te... Nie musimy bawić się w kopanie, tylko po prostu zabijam... O nie! To dziadostwo trzeba jak najszybciej zabić, żeby nie zdążyło się przepotwarzyć. Mam inwentory full? Naprawdę? A no tak, zapomniałem. To jest znowu ta rzecz, do której się nie mogę przyzwyczaić, czyli że mam po prostu ekwipunek mniejszy. Ja myślę, że w lato zarobimy już raczej tyle hajsu, jak dobrze pójdzie, bo będziemy mogli zasadzić sobie blueberriesy, które dają dużo. Po prostu będziemy najprawdopodobniej mogli wykupić sobie już jeszcze lepszy plecak, więc powinno pójść nam... O! Cherry bomb! Cherry bomb! Tylko za co to tu... Wiecie co, czekajcie, fiber 7 to jest 16. To wywalę, bo to się mi nie przyda. A cherry bomb myślę, że jak najbardziej. Dobra, teraz trzeba to dziadostwo jak najszybciej zniszczyć. Wybić. Kurde, przepoczwarzą się, na pewno. No, no i już się przepoczwarzyły, cholerniki pierdzielone. Nie atakują, kurde, no z każdej strony, no, sio. No i co? Gdzie się otworzyło przejście? Tylko mi nie mówcie, że to jest ten motyw zbugowany. Aha. Coś tak czuję, że... A, tu się jeszcze, ale to was szybko, myślę, rozwalę. Dobra. No i co? Wszystko rozwaliłem. Gdzie mi się pojawiło? 10.40 lipa. No i to jest, słuchajcie, i to jest już i to już jest zbugowane w tym momencie, niestety, ponieważ nie ma już żadnego stworzenia, a nie mam schodów. Ogólnie te poziomy wyglądają w ten sposób, że... O, chyba, że jeszcze o to może chodzi. Nie, to też nie o to chodzi. Albo i o to. A jednak. Ua, czekajcie, co my tutaj, co nam to wypadło? Jan nam wypadł w ogóle. Słuchajcie, Jan to jest w ogóle rzecz z... Teraz, żeby was nie skłamać. Jan to jest rzecz z tej. Z jesieni. Dobra, położę tutaj cherry bombę, niech ona sobie wybuchnie, zbierzmy to, co tutaj wypadnie i będziemy stąd spadać, bo już mamy 11.40, a jeszcze chciałem o community center za ten. Chociaż, czekajcie, bo to jest ten jeden poziom. O! No to mamy, powiedzmy, dzisiaj takiego łamanego farta. I tak źle, i tak niedobrze. Więc nie jest źle. Nie wiem tylko, czy zdążymy, wiecie co, właściwie to chyba już nie zdążymy. To zaniesiemy to jutro. Jutro i tak robimy rano rundkę. W następnym odcinku. Także sobie tutaj ogarniemy to. Zobaczymy też przy okazji, czy nam coś wyrosło. Jeżeli nam wyrosły truskawki, to będzie spoko. I troszeczkę więcej hajsu nam powpada. No i zaniesiemy jeszcze oczywiście rzeczy do community center. No i jutro będziemy po prostu, wiecie, no, kończyć wiosnę. Także tak jak mówię, ja jeszcze dokładnie przeanalizuję ryby, które mógłbym ewentualnie wyłowić. No i zakończymy ten pierwszy sezon, zobaczymy też podsumowanie, bo słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, od początku gry udało nam się zarobić 31, no myślę, że coś koło 306 tysięcy będzie, albo nawet więcej może na koniec, także to jeszcze ogarniemy. Dobra, złote ryby, nie, bullheada nie sprzedaję, ghostfisha też nie, czawa sprzedajemy na pewno, te trzy ryby zostawiamy, bo są potrzebne do community. Horse radish sprzedamy, yam... To zostawię, bo to może się przydać. To może się przydać, bo jest ty... ty, marchewko, ty idziesz do mnie. Zostawiamy to. Tutaj zostawiamy Jojo Cole, ryby też sobie zostawimy. To, ciastka, to. Cooper Orko, nie ta skrzynka, Wojciechu. Ale wiecie co, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj 5... A, 14 truskawek, czyli musiały już nam raz wyrosnąć, czy już raczej nie wyrosną. Albo się mylę, no nie wiem. O proszę, i zdobyliśmy kolejny poziom fishingu i mamy odblokowaną maszynę do recyklingu. I to jest właśnie ta maszynka, o której wam mówiłem, że możemy te okulary, rody, gałązki i tak dalej przerobić, odzyskać jakieś ciekawe rzeczy. Także to jest też całkiem spoko.
Dobra, słuchajcie, no na dzisiaj będziemy kończyć. Jeszcze tylko zerknę, czy nam coś wyrosło. O, wyrosł nam jeszcze groszek, ale nie wyrosło nam już nic innego. Truskawki już nam nie wyrosną, więc tutaj nie ma zbyt dużej straty. Także słuchajcie, w następnym odcinku zaczynamy oczywiście lato. Także następny odcinek będzie na pewno, wiecie, pracowity. Także słuchajcie, mi nie pozostaje nic innego jak was pożegnać. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapenci w górę, zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie komentarz. A my widzimy się już jutro. Trzymajcie się, cześć, pa pa!